Zanim zostanie ogłoszony werdykt w sprawie super czempiona 13 wystawy regionalnej w Boguchwale, chciałbym w swoim imieniu podziękować organizatorom za to, że zaprosili mnie do wystawy. Jestem bardzo z tego zadowolony, jest mi bardzo miło. Chciałbym również podziękować wszystkim wystawiającym zwierzęta, którzy bardzo wiele trudu, mimo wiadomo prac w polu, i włożyli w to, żeby te zwierzęta tak dobrze przygotować. Chciałbym im również bardzo podziękować. Dalszy ciąg wystaw był, żeby te wystawy odbywały się dalej, bo to nieprawda, że to strata pieniędzy. To jest święto hodowców, możliwość rozmowy, dyskusji i porozmawiania nie tylko o krowach. Jednak do takich rozmów nie zawsze mają czas i miejsce. Także wszystkim jeszcze raz dziękuję. A na koniec ogłaszam super czempiona wystawy, w którym zostaje 78. Kowalski Simmentalski numer 78. No to jak my tak mówimy, proszę o brawa. W domu to tak, ale tu nie będzie miała notować. Trafiłam. Coś ty mówiłeś? No. Ucelowałeś? Ja mówiłem, że będzie Simmental. Dla mnie krowa jak krowa. Chciałem jeszcze dodać, tak, naprawdę wielki dylemat, bo są to najlepsze zwierzęta w poszczególnych kategoriach. Wiadomo, może być wybrana tylko jedna, nie może być miejsc ex aequo. Praktycznie no, trzy krowy, które bym postawił na jednym, że tak powiem, stopniu pudła. A zdecydowało to, że mówię, to jest taki, według mnie, nie jestem super fachowcem w tej rasie, ale według mnie to jest taki wzorzec krowy. Bardzo dobre umięśnienie, bardzo dobre wymię, duża rama, prawidłowe kończyny. Dlatego zdecydowałem o tym, że... Dziękuję jeszcze raz. Oklaski, proszę Państwa, oklaski. Tutaj jest śmietanka wyśmietany. Proszę się dokładnie wsłuchać, proszę zapamiętać uzasadnienie sędziego, dlatego że to są te elementy, które, tak jak mówiłem, decydują o tym, że się wygrywa albo stoi troszeczkę dalej, ale przede wszystkim decydują o tym, czy utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta zadowalają hodowców.